Cześć. Dzisiejszy film będzie o takim mocno postarzonym chusteczniku. Zapraszam. Zaczynam od oszlifowania całego pudełka papierem ściernym. Wszystkie krawędzie i narożniki oklejam taśmą malarską. Przez szablon nakładam pastę strukturalną na całą powierzchnię chustecznika, a następnie, kiedy pasta jest jeszcze wilgotna, usuwam taśmę malarską. Kiedy pasta wyschnie, delikatnie szlifuję ją papierem ściernym. Następnie cały chustecznik maluję na czarno farbą akrylową. Kiedy farba wyschnie, zabezpieczam pudełko lakierem. Teraz potrzebna będzie świeczka. Przecieram nią wszystkie krawędzie, narożniki oraz wzór odbity przez szablon. W kolejnym etapie maluję cały chustecznik na szaro farbą akrylową. Kiedy farba wyschnie, papierem ściernym usuwam ją z miejsc, na które wcześniej nakładałam świeczkę. Następnie zabezpieczam całość lakierem. Kiedy lakier wyschnie, ponownie przecieram świeczką wszystkie krawędzie, narożniki oraz wzór odbity z szablonu, a następnie maluję cały chustecznik na biało farbą akrylową. Kiedy farba wyschnie, używam papieru ściernego do usunięcia jej z miejsc, na które nakładałam wcześniej świeczkę. Następnie zabezpieczam całe pudełeczko lakierem, a kiedy lakier jest już suchy, wcieram w całość pastę antyczną w kolorze srebrnym. Kwiatek, którego użyję jako dekoracji do mojego chustecznika, maluję najpierw na czarną farbą akrylową, następnie zabezpieczam go lakierem, a na koniec przecieram cały kwiatuszek srebrną pastą woskową. W jednej z bocznych ścian chustecznika wywierciłam otwór, przekładam przez niego śrubkę i przykręcam uchwyt. Nie ma on żadnej praktycznej funkcji, natomiast według mnie wygląda fajnie. Na koniec przyczepiam chwościk i pudełeczko jest gotowe. Wygląda ono tak.
Pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.